Witam gorąco wszystkich, ja jestem Larry, zapraszam na kolejny odcinek z serii Secondhand Challenge Addington Park. Jak widzicie, wykończył się zbieranie skoszonej trawy. No, powiem wam, jestem mile zaskoczony, trochę tego było. Wypuściłem tutaj tą łąkę jedną, a drugie miejsce to było to pastwisko, gdzie krówki się pasą. A że nie mam krówek, to pozwoliłem sobie ściąć tam trawę również. No i co jeszcze się wydarzyło? Wydarzyło się to, że podczas koszenia sobie sprawdzałem, jak widzieliście w ostatnim odcinku, jeszcze przed zakończeniem, przez cały dzień nic nie było na dziale z rzeczami używanymi, a w końcu podczas koszenia, nie wiem, jeszcze nawet połowy nie miałem zrobione, wpadła przednia kosiareczka, także kupiłem ją. Od razu pojechałem, żeby ją podpiąć do traktora i wykorzystać w pełni. Bardzo fajnie się to złożyło. No i w międzyczasie jeszcze wpadły dwa dodatkowe kontrakty z nawożeniem. Także użyłem swojej opryskiwarki samojeżdżącej Jan i tam chyba z tego miałem bodajże, jak to się mówi, jedno było ponad 4000, drugie jedno ponad 5000 kontrakt, także to nie były duże pola takie do zrobienia, sam to ogarnąłem, to była chwila, moment tylko. No i co? Jak to ogarnąłem? Kazałem pracownikowi jechać na farmę, żeby sobie skupić się już na tej trawie. No i włączyłem go, zaakceptował, ruszył, spokój. Ale tak się byłem, znaczy tak się wciągnąłem w tą trawę, że zapomniałem o nim, a on sobie pojechał w jakąś inną stronę. Zawiesił się na bramie i przez chyba godzinę bitą lub więcej, nie, godzinę albo więcej był włączony, że niby pracował z włączonym silnikiem, czyli inkasował pieniądze i zużył całe paliwo. Kurczę, źle to wysypałem. Zużył całe paliwo i teraz mój opryskiwacz stoi w szczerym polu. Znaczy no, szczery może nie, bo przy bramie jest. I muszę do niego dowieźć paliwo. Także nie wiem jeszcze w jaki sposób, jak to jeszcze zrobię. Ale będę musiał to ogarnąć. Niestety, zaraz się to było. Nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. O, jest zrobione. Czyli co? Finałowo mamy 370 tysięcy. 375 tysięcy kiszonki. No nieźle. No powiem szczerze, to już będą konkretnie pieniądze z tego. Jak tylko uda mi się zdobyć coś, żeby to przeładować. No. Będzie skomplikowane. No, a to jak widzicie, udało mi się jeszcze do tego traktorka, znaczy udało mi się, musiałem kupić szersze te opony, żeby tą trawę tam ubijać w trakcie złożenia. No i jakoś lepiej się tym jeździło, tymi kołami, ponieważ raz się zakopałem. Chociaż na chwilę nie chciałem ryzykować, żeby ponownie się zakopać i resetować traktor, więc lepiej założyć takie pony. I koła dodatkowe. No i co? Teraz sobie pojedziemy na bazę. Wrzucimy sobie przeskoczymy sobie na następny dzień, bo już tak ciągle się robi.
No i w końcu udało się wykorzystać przyczepę do zbioru trawy. Fajnie się spisała. Jest ok. Teraz ją tylko zaparkować. Pięknie. Dobra. Traktor też parkujemy. No i fajnie. Zetory. Do niego wczoraj, dzisiaj straciłem cierpliwość. Bo miałem ciągnąć jeszcze z grabiarką. Znaczy, zgrabiarkę miałem ciągnąć nim, ale on się tak kurde zbierał, że nie, już nie. Podpiąłem sobie JCB. Dobra, to my teraz przeskakujemy sobie na kolejny dzień. Zobaczymy, co nas będzie czekać. Jeszcze tylko sprawdzę, co tu na promocji jest. O, no i tak tego nie będę używał. I jak wyglądają sytuacje z kontraktami? O, nic się nie zmieniło. Dobra, to lecimy. No i mamy październik. No, przywitał nas takim lekkim deszczykiem z rana, widzę. Dobra, pierwsza rzecz. O, mam jakąś bulwarkę. A to co to jest? 43 tysiące, kolejna przyczepa duża. Ale mam tylko jeden ciągnik. Ale też by było dobre. Ile ona kosztuje? 52 tysiące. Bulwarka, ale to jest na małe. Siedem tysięcy to kosztuje 15, to ma 25, to nie będziemy brać tego. Nad tym się zastanawiam. Nie, balowarki na razie to się nie opłaca brać. No. Ale nad tym się zastanawiam. Kurczę, duża na przyczepa jest. Bardzo. Ale co to ona ma? O, to może być ciekawe ta przyczepa. Bo ona ma coś w stylu tego. Jak to się mówi? Sypywacza takiego do góry. I co ona bierze? Nasiona, nawóz. Nawóz można przewozić też, nie? A wezmę ją. Chociaż zaraz mam tyle pieniędzy. No, nie mam pieniędzy. Ale się napaliłem. Masakra. Fajnie, fajnie, bierzemy, bierzemy. Dobra, bierzemy. Co? A, kontrakty jeszcze miałem sprawdzić. Mamy tu co? Soja beans. Soję do zrobienia za 3000. Jakoś mnie to nie cieszy taka robota. Ale zawsze to coś niż nic, prawda? Dobra. Czas sobie jeszcze musimy ustawić, żeby to jakoś w miarę przeszło. No i co? Ja się tutaj zastanawiam, jak sprowadzić do domu ten opryskiwacz. Samo jezdnie. Najgorsze jest to, że nie mam żadnej przyczepy. Żeby wyrzucić sobie karnister, chyba żeby do tego. Dobra, to sobie wrzucę. To sobie zrobimy. Tu muszę włączyć, żeby mieć podgląd. Bo co tu jeszcze mam? Kukurydzę. A to są jakieś kurde poletka takie strasznie małe. Dobra. Kiszonkę mam zrobioną, także tych kół na razie nie będziemy używać. Muszę zmienić na zwykłe.
jadę, rzucę tak. Znaczy plan mam taki, że żeby wziąć, wrzucić, kupić karnister paliwa, wrzucić go do przyczepy, tak przewieźć. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Do tego wezmę sobie tą przyczepę. Gdybym miał jakiś pojazd jeżdżący, jakiś pick-up albo coś, to by też było dużo łatwiej. Dobra, czy ty będziesz w stanie sobie tam dojechać, czy nie? Bo jakbym wziął sobie w międzyczasie harwester. Tu, fajnie by było, jakby sobie tutaj dojechał. No i zaczyna się znowu. A dlaczego? No nie wiem. Już nie mam siły do tego. Raz działa, raz nie działa. O, działa. Dobra. O, tu jest. O, nagle ma paliwo. To nie kumam tego. Serio, naprawdę nie rozumiem tego. Dobra, w takim razie nie musisz tam już jechać. Gdzie to jest? Tu jest. No i czemu żeś to tutaj przyjechał, kolego? Jak ty się tu w ogóle dostałeś? Od tego trzeba zacząć. Aha, tam jest przejazd przez ten. Znaczy, nie wiem, dalej nie rozumiem. Tak naokoło jechać. Nie wiem, jak on to robił. Czy miał taką trasę? Naprawdę to dziwne jest. No, no dobra. Zrobił. Teraz to trzeba odkręcić. Ale dziwię się, co z tym paliwem. W ogóle widzę, że szybko zlatuje na dół, tak czy inaczej. Mam nadzieję, że uda mi się dojechać, zanim się skończy. Naprawdę to na tej dzielnicy się dziwne rzeczy dzieją. Troszkę ciężko do zrozumienia dla mnie. Dobra, czyli to jedno mamy, mielibyśmy z głowy, jeśli dojadę. Już na farmie mogę sobie zamówić tam paliwo do tego zbiornika, bo mam taki zbiornik, to sobie mogę zamówić paliwo na nim, kupić. Przyjeżdżają, ładują, albo teleportują, jak kto woli. Że nie muszę już jechać traktorkiem. Spoko. To byśmy mieli z głowy i zrobione już będzie. Co zostanie? A, zbiory zostaną i muszę sprawdzić kontrakty jeszcze. O. Akurat coś tam miałem kupione, widzę. Więc jest. Zatankowane na full.
No i spoko, teraz mogę już go sobie zostawić. O, teraz tutaj mogę wrócić, tylko teraz muszę gdzieś znaleźć miejsce, żeby nawrócić. To jest trochę placyku. Cooper tu aby się jeszcze ta przyczepa. Ale że daleko jeszcze nie odjechał. W miarę tak jakoś. Kontrakty miałem sprawdzić. Bo one potrafią szybko uciekać. Nic nie ma. Nie lepsze. No i również zastanawiałem się nad tym, czy można by było już zacząć zwierzęta kupić i hodować. Bo rozważałem opcję z owcami tam, bo jest działka, zacząłem ją kupić, przebić owce, przyczepa jest, ale te zagrody, one wymagają wody, żeby dowieźć wodę, więc no niestety nie mam zbiornika, żeby przewozić wodę na obecną chwilę, więc hodowla zwierząt nie wchodzi w rachubę. Dobra. No. Odpinaj. Dobrze. Okidoki i okipołki. Bierzemy teraz harwester, jedziemy sobie pojeździć. Czy tu się coś zmieniło? Nic. A jeśli chodzi o tą pracownicę, to nie chcę jej kupować, bo ona robi małe kostki. Na swoje potrzeby to raczej jej nie wykorzystam. Dodatkowa, niepotrzebna robota. Zwierząt i tak nie mam. Ja nie wiem, na co bym miał te kostki trzymać. Na razie, jak będę kosił trawę, to tylko i wyłącznie pod kątem robienia kiszonki i tyle. Zaraz muszę sprawdzić, jakie to pole. 28. Pole 28 mamy. A, tutaj, w tym kierunku, to niedaleko jest. Koło farmy. To spoko. Ujdzie w tłumie. Paliwa jest dość zatankowane. Mam nadzieję, że jeszcze się nie będzie wieszać, jak ostatnio. Jeszcze jest na żółtym. A jak zejdzie na czerwone, to może być później problem. Dziwne, że jeszcze nic nie wpadło jeszcze z tymi, z innymi kontraktami.
Dużo jeszcze jest niedojrzałych. Czy to już będzie na następny sezon? No a buraki? Przecież buraki już były też gotowe. A to już są zabrane buraki. Dobra, czyli w tym roku z buraków nie ma nic. No, w zeszłym roku była plaga z burakami, a w tym roku niestety nic. Czy ja się wyrobię? A czemu ja sobie tak kombinuję? Ja przecież mam na to pole wjechać, tu nic nie ma. Zachwaszczone to jest, tak? No, nie ma nic. O, tak sobie to zrobię fajnie. Szprytnie. Że tu trochę miejsca jest, że coś spokojnie pomanewrować, a nie kombinować, jak w niektórych miejscach trzeba. Czy jestem w dobrym miejscu? Co ja widzę? Dobrze. No to takie poletko to powinienem chyba na raz zrobić. Procent przejechana jedna linia. O, to jest dwa zbiorniki, lekko będą. Zrobię sobie do obrzeża, no, a później wezmę puszczę pracownika, a ja sobie pójdę po przyczepę. Przewiozę sobie to później przyczepę, więc wszystko do skupu. No i tyle po robocie będzie. Ja się zastanawiam, w jakim kierunku puścić pracownika. No to widzę, pod skosem nie idą. Spróbujemy to. Dajesz jeszcze trochę. Dobra. Paliwa dość. Już wolę patrzeć na te zbiorniki, czyli tego paliwa jest, żeby później nie było problemu z dostarczeniem. Tam coś jeszcze z kontraktów, czy już nic raczej nie będzie? Chyba raczej nic.
to zielono, co tam jest, te pola, to raczej na następny sezon to będzie. Także teraz tylko będę czekał, czy coś nie wpadnie, jakaś taśma albo ładowarka kołowa. No jedyne, bo co? Nic innego więcej nie wymyślę, jeśli chodzi o tą kiszonkę. No i już. Ja tam szaleję. Już mogę przejąć za chwilę pałeczkę. Już ma pełne, czyli no, dwa zbiorniki, tak jak mówiłem. No, jedziesz. O, i tak idzie, kurde, po takim śniegu, tak? Dziwne. Ciężko jest to wyczuć, jak to włączać, żeby jeździł. Raz tak sobie jeżdżą, raz tak sobie jeżdżą. Short, wie o co tu chodzi. Co ty to? Siema, spędził w prawe. Dobra. Jest to jakoś tak szumnie sobie podjechać do niego. Pierwszy zbiornik 10 tysięcy, 10 tysięcy 500, o, dokładnie. Szkoda, że nie można zwiększyć tutaj zbiornika w tym harwestrze. Fajnie by było. No i co, i robota zaraz będzie zrobiona. Szkoda, że więcej nie wpadło kontraktów. Tu się coś zmieniło, nic. Tej przyczepy to mi się chyba nie uda kupić. No bo tu mam 45 tysięcy, tam z tego dostanę 3 tysiące, plus jeszcze jakiś procent z tego ze zbiorów, no i tyle, no. Także nawet nie będzie 50 tysięcy, tam miesiąc coś kosztuje, tak trzeba. No szkoda, co zrobić.
No i tu już prawie to kończę. Jeszcze kilka dociągnięć. Później to przewieźć. No i trzeba będzie przeskoczyć chyba na następny dzień, mi się wydaje. Bo i tak na razie nic nie będzie do roboty. I tak idzie zima. Kurczę. No, mam tylko taką cichą nadzieję, że uda mi się coś do kieszonki znaleźć, zdobyć, bo jest teraz okres taki, że trzeba będzie tą kieszonkę za niedługo. A nie, ja jej nie będę sprzedawał. A, ja jej przecież na ten. Na płyn muszę ją przerobić. Mam biogazownię, to się będzie przerabiać na płyn. Tylko trzeba ją przesypać. Więc czas mam, albo ją sprzedać, jeszcze nie wiem. Zobaczę, jak z kasą będę stał. Dobra, to mamy skoszone. No, nie cały drugi zbiornik. Tutaj zero zmian. Tutaj nic. Nadal. Tak po tysiączku na godzinę do przodu idzie. No to tyle dobrze. No i to już mamy sobie porobione. A, teraz ja zauważyłem, bo harwester ma więcej niż prawie połowę ma energii. To header ma taką małą. Zapomniałem, że pokazuje zawsze to, co ma najmniej energii z urządzenia. Nie wiem, co to robiłem. Tutaj. Dobra, do sklepu zawieźć to. Przy stacji paliwowej. Miałem duży tylko na mesie, w mesie tysięcy. Mogę wziąć małą przyczepę. Także szybciutko, no, skoczymy sobie z tym. Później trzeba harwester przywieźć na farmę. To będzie koniec dnia. Także dzisiaj żadnych jakichś ekscytujących wydarzeń się nie dokonało, więc szkoda. No taki płowawy ten dzień dzisiaj wypadł. Jeden kontrakt bez spiny, na spokojnie. Widać już to, że uprawy rosną. To już będzie na przyszły sezon. No i co? No teraz będzie wielkie przeskakiwanie pewnie do tego, do sezonu, no, kwiecień, maj, jakoś tak.
No i już jesteśmy na miejscu. Na miarę szybko to przeszło. Ten ciągnik nawet dobry jest. No i tylko teraz wsypać i zobaczymy, jak kasa z tego będzie. No i zrobione 2800, prawie drugie tyle. Zainkasowana kasa. Tu dalej nic nie ma. Możemy wracać. No i tak to wygląda. Dobra. Chociaż jeszcze to podjadę i sobie go włączę, żeby mi to przyjechał na farmę, a ja sobie użyję potem z Harvester. Bo i tak tu nic nie ma, to kończymy na dzisiejszy odcinek robotę. Tyk, tyk, to sobie jedź. Będzie nas Harvester, to jest tyle. No, także my sobie tu kończymy odcinek. Taki spokojny dzisiaj wypad. Bez żadnych jakichś tam ekscesów. Także dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Myślę, że kolejny to już sobie poskaczemy pewnie przez miesiące. Bo okres zimowy, roboty nie będzie, to trzeba będzie tutaj podskakać. Także dzięki za uwagę. Pozdrawiam gorąco i widzimy się na samym odcinku. Pożegnałem. Na razie. Cześć.